Doktor Błażej Kmieciak, socjolog, bioetyk, pedagog w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie doktorze, kto zabił prezydenta Gdańska? Z niezrównoważony psychopata, czy zaplanował to z zimną krwią przestępca? No, jakiekolwiek diagnozy psychiatryczno-psychologiczne myślę, że są tutaj zupełnie niewskazane i... I raczej apelowałbym o taki do, do wszystkich, którzy chcieliby teraz sformułować jakieś diagnozy o pewien umiar i pozostawienie To jeszcze jest tego. za wcześnie? Znaczy, oczywiście, że jest za wcześnie, bo po pierwsze, człowiek ten z tego co wiem, trafił obecnie do aresztu, ja nie słyszałem żadnej opinii prokuratorów ani Prowadzących postępowanie, by skierować tego pana na obserwację sądowo-psychiatryczną. Jest to obecnie osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa. No, my wszystko to widzieliśmy oczywiście, natomiast trwa postępowanie. I myślę, że te jakiekolwiek diagnozy psychiatryczne są no, z wielką szkodą dla, dla tych osób, które naprawdę są chore i które doświadczają cierpienia psychicznego. Tu mamy do czynienia na pewno z człowiekiem, który doświadczył jakiegoś. Wielkiego poziomu frustracji, co wyraził zresztą na scenie swoimi słowami. E, to doprowadziło do skrajnej, do skrajnej zbrodni, jaką było ugodzenie nożem pana prezydenta Gdańska. I e, no, w psychologii znane jest takie zjawisko jak teoria Dollarda i Millera. To jest taka teoria, która mówi o tym, że każda frustracja prowadzi, prowadzi do pojawienia się agresji. Na ile to był człowiek, który był zaburzony, a na ile był to człowiek, który był. Skrajnie sfrustrowany, to już niech ocenią po pierwsze prokuratorzy, oceniając tak naprawdę dowody i ewentualnie prosząc biegłych o ocenę. No tak, ale z tego co wiemy do tej pory, to 27 latek 8 grudnia ubiegłego roku wyszedł z więzienia. Z więzieniu siedział za nabady z bronią w ręku na banki, a w 2000, na początku 2016 roku spędził półtora miesiąca na oddziale psychiatrycznym aresztu śledczego. Tak, ale na oddziale psychiatrycznym, proszę nie obrazić, tak naprawdę każdy z nas może w pewnym momencie e, się pojawić, dlatego, że zaburzenia psychiczne to jest jeden element, a drugą rzeczą jest to, że ktoś jest chory psychicznie i wtedy stwierdzam, że jest niepoczytalny. E, ja nie dotarłem, badając tą sprawę, tak bym powiedział, na razie, badając to może złe słowo, po prostu, jak każdy myślę, jestem zainteresowany tym tematem. Ja nie spotkałem żadnej miarodajnej informacji wskazujący na jakiekolwiek rozpoznanie u tego człowieka. Tutaj chcę jakby zaznaczyć jedną rzecz. My mówimy o podejrzanym popełnieniu przestępstwa, o konkretnym akcie, konkretnej zbrodni, którą ktoś dokonał. Czy to zrobił ktoś, kto ma takie czy inne problemy psychiczne? To ja bym naprawdę przestrzegał przed takimi diagnozami społeczno-politologicznymi, bo one są po pierwsze nie na miejscu wobec osób chorych i ich rodzin, a po drugie są nie do końca precyzyjnym odniesieniem do tego, co się dzieje. No dobrze, z jednej strony taka hmm. diagnoza, a z drugiej strony mamy y, też diagnozę taką i y, mówi się o tym, że to był mord polityczny. Czy dzisiaj już teraz możemy y, też to stwierdzić? Y no, ja powiem tak, ja nie widzę tutaj szczerze mówiąc zbyt mocno polityki. Ja wiem, o czym mówił ten pan na scenie. Natomiast no, po pierwsze, pan prezydent Gdańska nie był wybrany w ostatnich wyborach na prezydenta z, z partii, o której mówił ten pan, czyli z partii Platformy Obywatelskiej. Po drugie, to jest człowiek, że tak powiem, jeden z wielu, który doświadczył pewnie jakiejś frustracji, jakiegoś cierpienia w więzieniu, o czym sam wspomniał, i łączyć tutaj to z polityką od razu bym, bym był ostrożny. Na pewno to, co możemy obecnie zaobserwować w przestrzeni publicznej to jest e, zmiana nawet nie tyle języka, czy polityków, czy społeczeństwa, tylko zmiana y, i u, pojawienie się nowych możliwości tak naprawdę okładania się trochę kijami. Mówię tutaj o portalach społecznościowych. Popatrzmy, co się działo 9 lat temu w Łodzi po, e, po zamordowaniu pana Marka Rosiaka w biurze poselskim e, PiSu w Łodzi. I tu Ję możemy mówić ewidentnie o modzie tam, politycznym. Tam, zresztą o tym w orzeczeniu sądowym, z tego co pamiętam, tak jak ostatnio czytałem, tam była o tym bardzo mocno mowa. Natomiast e, język debaty Publicznej był podobny wtedy. Przy czym różnica jest taka, że my dzisiaj, jeżeli powiemy coś, co nie podoba się publiczności e, na, terenie jed, na terenie w cudzysłowie jednego z portali społecznościowych, spotykamy się z masą dopuszczalnego coraz bardziej hejtu. E, to sformułowanie hejt, my się do niego powoli już też przyzwyczajamy. Mamy coś takiego jak prawo znużenia. Tak? Potrzebujemy, żeby coś nas bardziej zszokowało, potrzebujemy mocniejszego bodźca hejtowego, bym tak powiedział. I myślę, że tym wszystkim ten człowiek pewnie się karmił w jakiś sposób. To eee... no właśnie, czy ten język nienawiści może wpływać na takie sytuacje i na takie działania? Tak, ale, tak ale wracając nawet do pana redaktora, pytanie: nie tyle język nienawiści tylko polityków, tylko język nienawiści nas wszystkich, bo tak naprawdę trochę przyzwyczaliśmy się do tego, że w tej przestrzeni medialnej, zwłaszcza internetowej, my anonimowo możemy komuś, przepraszam za kolokwializm, dowalić, przywalić, jesteśmy bezkarni. Bo komu będzie się chciało, żeby z anonimowym trolem yy, stoczyć jakieś boje? I troszeczkę. Mam wrażenie, że się do tego przyzwyczajamy, także to też może prowadzić... Troszeczkę na to pozwalamy? E, tak, dlatego że Zbyt mało słabo jest... słabo reagujemy? E, tak. To, nie ja... przeciwstawiamy się Podam przykład e, kilku gwiazd. Pamiętam bodajże przykład nieżyjącej już Anny Przybylskiej i Edyty Górnia, które w pewnym momencie bardzo mocno wypowiedziały wojnę paparazzi, którzy mocno wchodzili na teren ich prywatny, nie tylko domów, ale ich życia osobistego, naruszając dobre imię ich dzieci. I to był taki moment, pamiętam, w debacie publicznej, kiedy my głośno zaczęliśmy mówić, wcześniej po śmierci księżnej Diany, że te działania paparazzi, one są de facto takim, taką formą hejtowego działania. I do momentu, kiedy ktoś w pewnym momencie nie powie dość w tej debacie, koniec, koniec z mową nienawiści. To myślę, że będziemy się karmić, z jednej strony krytykować, a z drugiej strony podświadomie akceptować ją. Czy z drugiej strony my troszkę nie spłycamy tej sytuacji, mówiąc o mordzie politycznym? Znaczy myślę, że to nie jest chcemy ba... rzucić tej odpowiedzialności yy... z siebie na polityków? Myślę, że troszeczkę to jest dobra diagnoza, dlatego że my sami w tym momencie siebie usprawiedliwiamy, że my jako obywatele mamy niejako prawo do tego, żeby być mocniej, e, mocniejsi w, w, w słownictwie, niż na przykład politycy. polityce, i dajemy tak. Intakt... To są takie dwa usprawiedliwiacze. Z jednej strony wspomniany przez pana mord polityczny, a z drugiej strony wspomniane na początku tak naprawdę mordy dokonane przez człowieka zaburzonego psychicznie. To jest, to są takie naj, naj, najłatwiejsze dwa wybilacze tego, co się stało e, ostatnio w Gdańsku. Nie wiemy, co się tak naprawdę stało. Na pewno język nie tyle debaty politycznej, ile debaty publicznej, której tak naprawdę jesteśmy każdy z nas jest uczestnikiem, bo proszę się nie obrazić, panie redaktorze, ale dzisiaj każdy mając telefon komórkowy może być dziennikarzem, bo publikuje coś publicznie i do tego się odnosimy. Pan wspomniał o mediach społecznościowych, pan Wspomniał o internecie, a mi się wydaje, że ta debata publiczna i język nasz na co dzień jest także groźny na ulicy. Ja przyznam szczerze z własnego doświadczenia, boję się już teraz zwrócić komukolwiek uwagę, żebym nie spotkał się z niespotykaną agresją z drugiej strony. A czy na pewno poziom takiej roszczeniowości społecznej, on jest zupełnie inny, tak? My przyzwyczailiśmy się też do tego, że my mamy pewne prawa. Język praw człowieka jest bardzo ważnym językiem, ale paradoks polega. Na tym, że przyzwyczając się do tego, że mamy. Panie pewne doktorze, prawa... zapytam jeszcze na koniec i proszę o krótką Aha. odpowiedź, czy ta śmierć prezydenta Gdańska może coś zmienić w, w tej naszej rzeczywistości? Na chwilę u niektórych coś zmieni. Na chwilę. Na chwilę u niektórych coś zmieni. Niestety obserwując obecne komentarze już kolejnych osób, mam wrażenie, że powoli się rozkręca debata znowuż. Doktor Błażej Kmieciak, socjolog, bioetyk, pedagog, panie doktorze, dziękuję bardzo. Uprzejmie dziękuję.